jak 24, ale mamy mysz. Obudź się, Polska, ma. Pan Szymski, reporter o szczegółach polskich porachunków w Rudzie Śląskiej. Trzy osoby zostały pobite. Czy będzie podwyżka podatków dla osób, które... Karty, ogrodzony teren. Osoba odpierająca taki atak nie podlegałaby karze przewidzianej w kodeksie. Wyjątkiem byłoby przekroczenie przez nią granic obrony w sposób rażący, czyli użyte środki nie byłyby odpowiednie do zagrożenia. Poseł Waldemar Buda z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mówi, że zmiana w tym zakresie jest konieczna. Musi być tak, ażeby każdy mógł w swoim domu bronić rodziny i dobytku i nie obawiać się tego, że może zbyt wielką krzywdę zrobić napastnikowi. To napastnik musi wiedzieć, że mogą czekać go nieprzyjemności, może czekać go wielkie ryzyko, gdy takiego czynu się podejmie. Dlatego rozszerzenie granic obrony koniecznej, ale tylko w domu, w lokalu bądź w ogrodzie przylegającym do domu jest jak najbardziej właściwie. Niejednokrotnie dochodziło do pociągania do odpowiedzialności osób, które odpierając zamach naruszały dobra prawne napastnika. Resort Sprawiedliwości ocenił, że nie powinno dochodzić do uprzywilejowania napastnika kosztem napadniętego. Prawo nie może chronić osoby, która dopuszcza się przestępstwa. Rząd przyjął przepisy we wrześniu, w kwietniu zapowiadał je minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Pion śledczy IPN przedstawił nowe ustalenie w sprawie tajemniczej śmierci Piotra Bartoszcza. Zgodnie z nimi wybitny działacz opozycyjny nie zginął w wypadku, a został zamordowany. Śledczy prowadzą obecnie czynności, które mają ustalić sprawców zdarzenia. Najprawdopodobniej byli to funkcjonariusze SB. Przesłanki, które do tej pory zgromadzone, wskazują, że śmierć Piotra Bartoszcza miała związek z jego związkową działalnością, wskazał szef pionu śledczego IPN prokurator Andrzej Pozorski. Znany opinii sposób jednoznacznie wynika, że nie mogło dojść do samoistnego, przypadkowego uderzenia Piotra Bartoszcza. Mieli przyjęli dwa warianty, w wyniku których mogło dojść do śmierci Piotra Bartoszcza, ale każdy z tych wariantów w sposób niejednoznacznie jest zadana, że do śmierci pokrzywdzonego przyczynił się osoby trzeciej. Wszelkie przesłanki i sposób prowadzenia postępowania wcześniejszego wskazuje, że ta Piotr Bartoszcze był jednym z organizatorów struktur związkowych Solidarności Chłopskiej. Uczestniczył w strajkach rolniczych i był sekretariuszem porozumień bydgoskich, które utorowały drogę do rejestracji NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Zginął w tajemniczych okolicznościach 7 lutego 1984 roku. Miał 34 lata. Pierwsze śledztwo w tej sprawie umorzone zostało w maju 1984 roku. Kolejne w 1995. Trzecie śledztwo zostało podjęte na wniosek rodziny Piotra Bartoszcza. Wykorzystanie przez kraje NATO ukraińskich doświadczeń z wojny hybrydowej wymaga wypracowania wspólnych definicji niezbędnych do budowy mechanizmów obrony. Otworzył on konferencję inaugurującą praktyczną działalność Platformy NATO-Ukraina do spraw przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. O jej utworzeniu zdecydowano na szczycie NATO w Warszawie. W swoim przemówieniu Paweł Solow zwrócił uwagę, że Ukraina zmagająca się z agresją ze strony Rosji jest krajem, który doświadczył całego spektrum działań hybrydowych. Doświadczenia naszych partnerów ukraińskich są w pewnym sensie dla nich dramatyczne, unikalne i my chcemy z tych doświadczeń korzystać, chcemy się dzielić naszymi doświadczeniami, nie tylko polskimi, ale również doświadczeniami sojuszniczymi, ale również w kontekście budowania wspólnego języka odnoszącego się do tych zagrożeń hybrydowych, wypracowywania wspólnych działań, czy to jeszcze w obrębie samego NATO, później Unii Europejskiej, ale również w obrębie naszych bilateralnych relacji NATO-Ukraina. To jest cel tej konferencji, cel spotkania. Szef BBN-u podkreślił, że na zagrożenia hybrydowe są narażone państwa NATO i Unii Europejskiej, a wolność słowa i swoboda wymiany poglądów to cecha, którą wykorzystują przeciwnicy tych wartości. W konferencji organizowanej przez BBN i MSZ bierze udział ponad 100 ekspertów z Polski, Ukrainy i innych państw sojuszniczych i partnerskich. Spotkanie jest pierwszym działaniem podjętym w ramach Platformy NATO-Ukraina, będącej głównym elementem natowskiego planu pomocy dla Ukrainy. Formalnie działalność Platformy została zainaugurowana.
dnia 10 lipca tego roku na wyjazdowej sesji Rady Północnoatlantyckiej w Kijowie. Trwają przygotowania do przyszłorocznego szczytu klimatycznego w Katowicach. Dziś w Ministerstwie Środowiska zostało zaprezentowane logo wydarzenia oraz jego główne elementy. W grudniu przyszłego roku Polska będzie gospodarzem 24. szczytu klimatycznego ONZ. Prezydentem szczytu już po raz czwarty będzie minister środowiska profesor Jan Szyszko. Najważniejszym celem polskiej prezydencji oraz samego szczytu będzie wypracowanie i przyjęcie pakietu decyzji zapewniających pełne wdrożenie porozumienia paryskiego, mówi wiceszef resortu środowiska Paweł Sałek. Porozumienie paryskie przyjęte w roku 2015 z pewnym zarysem, pewną ramą formalno-prawną, a dzisiaj, w zasadzie dzisiaj za rok w Katowicach, a w 2018 roku będziemy pracować nad tym, ażeby ten pakiet decyzji implementacyjnych został przyjęty, tak, ażeby już porozumienie paryskie, które ma zapobiegać jako dokument, jako spis praw, mógł być uszczegółowiony na tyle, ażeby przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Chodzi tutaj o pakiet decyzji różnego rodzaju, decyzji, które muszą być podjęte w stosunku do tak zwanych mechanizmów, spraw związanych z mobilizacją finansową, z ewentualnym zwiększeniem ambicji redukcji CO2. Resort środowiska podkreśla, że dodatkową korzyścią płynącą z organizacji szczytu jest promocja Katowic. Miasto już teraz budzi coraz większe zainteresowanie turystów i inwestorów, a przyszłoroczny szczyt ma to zjawisko pogłębić. Ministerstwo przedstawiło też logo szczytu. Jest to niebiesko-zielony kontur Polski. Kolory nawiązują do zielonej natury i niebieskiego klimatu. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słaby, przelotny deszcz, a w Sudetach śnieg. Temperatura maksymalna od 10-11 stopni na północnym wschodzie i po Taralu do 15 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, na Pomorzu okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę na północy kraju i w rejonach podgórskich zachodni. W Karpatach wiatr w porywach do 90 km na godzinę zachodni i północno-zachodni, powodujący zawieje śnieżne. Na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale ciśnienie będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Wycieczka z polskich lasów na polskie stoły. To temat dzisiejszych rozmów zagranicznych. Radio Maryja w telewizji w Paramo godzinie 18.15 i Radio Maryja 21.30. Informacja dotycząca sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy nowej ewangelizacji. Otóż 31 października o godzinie 18 msza święta w intencji uświęcenia naszych rodzin. Po mszy świętej, proszę Państwa, bardzo interesująca sprawa. Otóż procesja ze świętymi w naszym sanktuarium. Będzie to procesja z relikwiami świętych, które to relikwie znajdują się w naszym sanktuarium. Przedtem prezentacja tych świętych. A więc procesja ze świętymi. Zapraszamy bardzo serdecznie do naszego sanktuarium. Wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II w Toruniu. Najbliższy wtorek, 31 października, godzina 18. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Prawo bliżej rodziny. Organizacje społeczne wchodzące w skład zespołu do spraw rodziny przy kancelarii premiera opowiadają się za wprowadzeniem do polskiej polityki rozpatrywania każdego aktu prawnego pod kątem wpływu na rodzinę. Błędy Lutra. Dziś mówi się o Marcinie Lutrze ze zbyt wielkim entuzjazmem, nie znając jego teologii i katastrofalnych skutków jego ruchu. Podkreślił to ksiądz kardynał Gerhard Müller, długoletni prefekt Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Rozmowy utknęły. Przedłuża się impas w rozmowach z Ukrainą na temat prowadzenia przez Polskę poszukiwań i ekshumacji szczątków naszych żołnierzy i ofiar rzezi wołyńskiej, czytam na naszym dzienniku. Kto wyceni wodę?
Taryfy zawodowe zatwierdzać będzie zamiast samorządów, jak to do tej pory, nowy regulator. To w większym stopniu ma chronić interes klientów, szczegóły w naszym dzienniku. To dodatek zdrowy styl życia, a w nim energetyczna żywność na jesienne dni, zdrowe nawyki, jakie wprowadzać w życie i zdrowotne właściwości migdałów. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej Kasy Polskiej. 10 minut po godzinie 13 przy mikrofonie się zerze wyszłość. Witam serdecznie, pozdrawiam całą rodzinę Radio Maryja i zapraszam na audycję aktualności dnia. Yeah.